Cześć, i ja jestem Rok, a to co wam teraz pokażę to taki wstępny materiał z gry Dead Island. Właściwie zapowiedź, taki trochę komentarz do tego co dzisiaj widziałem. Jeżeli oglądaliście moją tubę rano, to wiecie, że miałem przyjemność odwiedzić siedzibę firmy we Wrocławiu i być na prezentacji gry, a także porozmawiać trochę z twórcami tej produkcji. Wygląda dosyć przyjemnie, ale nie będę na ten temat na razie zdradzał wszystkiego. Najważniejsze materiały, czyli te, które miałem okazję obserwować podczas prezentacji, będę do nich miał dostęp dopiero w piątek. Także jakby główną część prezentacji dopiero będziecie mogli zobaczyć w piątek. A tymczasem opowiem troszkę o Techlandzie, być może odrobinkę o osiągnięciach tej firmy, ale także opowiem o tym, jak wygląda fabuła gry Dead Island i jak to wszystko wygląda ze strony projektowej. Nie będę opowiadał jeszcze o gameplayu, chociaż chętnie bym to zrobił, ale zależy mi na tym, żeby podłożyć w tle właśnie ten gameplay, który miałem okazję rozgrywać. A tymczasem, żeby wprowadzić was w odpowiedni nastrój, to obejrzyjcie sobie film prezentujący grę. Film został wykonany przez firmę Axis i został nagrodzony w Cannes nagrodą za najlepszy film internetowy. I jest to nagroda zdecydowanie zasłużona i pewnie się ze mną zgodzicie, jak tylko będziecie mieli okazję obejrzeć ten fragment. Zapraszam. Nie wspomniałem oczywiście, że ta nagroda, jaką otrzymał trailer do gry Dead Island, to był oczywiście Złoty Lew. A więc, no zdecydowanie coś fajnego. Tym bardziej, że film w zasadzie w internecie funkcjonował od jakiegoś czasu i cieszył się bardzo dobrą opinią, no i oczywiście zainteresowaniem internautów, widzów. Dobrze, trochę o Techlandzie. To jest zrozumiałe, że jako firma wrocławska, no to ja ją darzę dodatkowymi ciepłymi uczuciami, a ten rok to był bardzo dobry dla tejże firmy. To było, zdaje się, 20-lecie istnienia w ogóle Techlandu, a oni w tym roku wprowadzą do sprzedaży trzy duże tytuły, takie z górnej półki. Pierwszy to był Nailed, który trafił do sklepów gdzieś tam na początku roku. Nie będę teraz sięgał po datę, bo nie o to chodzi. A w najbliższym czasie możemy się spodziewać Call of Juarez, The Cartel, czyli też coś, o czym wspomniałem, czyli taka współcześniona wersja westernu. I to trafi w lipcu na konsolę, 26 sierpnia na komputery PC. Lekkie opóźnienia, no ale jakoś przeżyjemy. Natomiast trzecia produkcja to jest właśnie Dead Island, którą w sklepach znajdziemy 9 września. I to jest chyba dosyć świeża informacja, ja ją uzyskałem dzisiaj. Jeżeli ktoś mógł ją uzyskać wczoraj i tak dalej, ale wcześniej się o tym nie mówiło. 9 września, jeżeli ktoś jest zainteresowany rąbaniem zombiaków, to znajdzie dla siebie nową rozrywkę w sklepach. Rozmawiałem z Maćkiem Binkowskim i Tomkiem Gawlikowskim. Oni są odpowiedzialni za produkcję gry Dead Island. Odpowiadali dosyć fajnie na zadawane pytania, zresztą sami mieli też wiele do powiedzenia. Widać, że świetnie się bawią z tą grą i dobrze ją znają. Jest kilka rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, a które nie będą dotyczyły gameplayu, bo jak wspomniałem, gameplay pokażę wam później, przy innej okazji. Więc tak,
Gra wyjdzie jednocześnie dla wszystkich platform. Ona była od początku projektowana, ona była równolegle projektowana na wszystkich platformach. Wersja PC nie będzie się specjalnie różniła od tej wersji platformowej. Można ją obsługiwać padem, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, ale również myszką i klawiaturą. I to jest opcja, która zdecydowanie jest zarezerwowana dla mnie. Technologicznie oczywiście różnice pewne będą ze względu na przewagę komputerów PC obecnie. Także wysoka rozdzielczość, jakieś dodatkowe rzeczy, dodatkowe aspekty grafiki. Co może Was zaciekawić? Nie będzie polskiej wersji językowej, mimo że gra jest produkowana przez Polaków. A to dlatego, że pełne udźwiękowienie było robione za granicą i siłą rzeczy łatwiej jest aktorów tam pozyskać. Tym bardziej, że gra jest sprzedawana na cały świat. A to, co usłyszałem i to, co mi się spodobało, to fakt, że ci ludzie zostali dobrani ze względu na specyficzny akcent, którym się posługują, na to, że mówią w sposób charakterystyczny trochę dla lokacji. A propos lokacji, to cała zabawa będzie się odbywała na wyspie, która się nazywa Banoi. Niewiele mogę o tej wyspie teraz powiedzieć, ale jest to jakiś kurort, jakiś hotel, w którym, no cóż, bogaci i mniej bogaci ludzie przyjeżdżają, żeby się bawić i cieszyć wakacjami. Niestety tym razem ich wakacje zostaną gwałtownie przerwane przez atak zombie. Jak to wygląda? Otóż cała fabuła ma trwać około 20 godzin, ale to jest tylko czyste przejście fabuły od punktu A do punktu Z, czyli od początku do końca, bez zaangażowania się w zadania poboczne, których ma być również sporo i które też będą w pełni ugłosowione, czyli z lektorami, więc nie będą się znacząco różnić od fabuły. Co bardzo mi się spodobało, to to, że naszym zadaniem nie jest tak naprawdę zbadanie tej całej tajemnicy wyspy, skąd się zombie wzięły tam, chociaż być może to odkryjemy, twórcy gry byli bardzo w tej kwestii tajemniczy. Chodzi o to, żeby przeżyć i chyba to jest świetne rozwiązanie, bo co byśmy robili, gdybyśmy trafili na taką wyspę? Ano, jeżeli o mnie chodzi, to ja bym dosyć szybko uciekał i z takiego założenia wyszli twórcy, i taki tytuł nam chyba chcą zaprezentować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że interesująco. Przynajmniej pod względem fabuły, chociaż nie dane mi było zbyt wiele poznać, bo jak mówię, twórcy są bardzo w tej kwestii enigmatyczni. Jak gra została skonstruowana? Otóż nie mamy tak... Świat jest jakby półotwarty, ja to tak określam. Strefy składają się z kilku bardzo dużych obszarów. Co jest fajne, zadania otrzymujemy w obrębie obszarów, chociaż też możemy się przemieszczać między obszarami, żeby wykonywać zadania, ale dotarcie do celu jest absolutną dowolnością. To jest właśnie ta strefa półotwarta. Mamy obszar i nie jesteśmy prowadzeni korytarzem, tylko mamy mnóstwo przejść od punktu do punktu. Możemy pójść kanałami, jeżeli ktoś ma ochotę, chociaż po moich dzisiejszych doświadczeniach powiem Wam, że kanały na wyspie zaludnionej przez zombie to nie jest najlepsza droga, którą można się przedzierać. Chociaż pewnie, gdyby ktoś się chciał pospieszyć i pójść na skróty, no to może się wybrać. Pokazano nam trzy lokacje, właściwie powiedziano nam o trzech lokacjach. Pierwsza to jest lokacja startowa. Niech ja, że sobie sprawdzę w tych moich lokatkach. Pierwsza lokacja startowa to jest tam, gdzie jest ten hotel, gdzie jest ten kurort cały. Później jest jeszcze jakieś miasto i później jest dżungla. Więcej twórcy nie chcieli nam powiedzieć, ale wygląda to dosyć ładnie. Co spodobało mi się, to dzisiaj wraz z dziennikarzami i innymi, z innych redakcji, nie wiem, czy sobie życzą, żebym mówił, kto to był, ale powiem, że to był ktoś z gram.pl oraz z Gamblera. Ja byłem przedstawicielem gry online. Graliśmy w tryb kooperacji i prowadził nas Maciek Binkowski ze strony Techlandu. Pokazywał nam, jak to wszystko działa, pokazywał nam gameplay. Zabawa była przednia. Co mi się podoba, to to, że single player i tryb kooperacji niespecjalnie się między sobą różnią. Czyli w dowolnej chwili może do nas przyłączyć się jakiś inny gracz i próbować wykonywać z nami zadania. Dosyć ciekawie przestawiony został system matchmakingu, czyli wyszukiwania graczy. To się odbywa na takiej zasadzie, że jeżeli jesteśmy chętni zaprosić kogoś do drużyny, to zaznaczamy taką opcję. A już cały system wyszukuje w sieci kogoś, kto jest blisko nas pod względem poziomu i lokacji wykonywanych zadań, ale także blisko geograficznie, żeby zredukować do minimum problemy z siecią. Także to wygląda dosyć fajnie. Wygląda na to, że ta gra będzie dosyć ładnie działała w trybie właśnie takim sieciowym i bardzo mnie to cieszy.
I chyba na dzisiaj to wszystko, co wam powiem. Mam jeszcze mnóstwo fajnych informacji na temat gameplayu, tego jak się gra, jak się czuje. Powiem tylko to, co mówiłem wcześniej. Na pierwszy rzut oka, po graniu przez półtorej godziny, było to bardzo przyjemne doświadczenie i ciężko nas było oderwać od komputerów. Mieliśmy zagrać godzinkę. Po półtorej godzinie nadal bawiliśmy się nieźle. Także to jest oczywiście, to nie jest żadna ocena gry. Po półtorej godziny niewiele można na temat gry powiedzieć, ale optymistycznie patrzę na ten tytuł i myślę, że ludzie z Techlandu mają powód do zadowolenia. Zobaczymy, co będzie dalej. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Pa, pa! Okej, jeszcze raz. Ktoś rzuca sticky bomba? Co robimy? Wiemy! Okay. Fire in the hole!